Proszę księdza, w tę niedzielę obchodziliśmy Święto Miłosierdzia Bożego, które rozpoczyna od tego roku w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Jakie mamy zadanie do spełnienia w Tygodniu Miłosierdzia? Czy jest to taki czas, gdzie mamy zrobić sobie rachunek sumienia z osobiście niesionej pomocy potrzebującym, czy też w tym tygodniu tak szczególnie mocno pochylić się nad potrzebującymi i udzielać im właśnie tej pomocy? Może najpierw powiem, że to jest 69. Tydzień Miłosierdzia. Pierwszy był w 1945 roku, zaraz po wojnie, kiedy trzeba było pomagać ludziom i wtedy Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła taki tydzień. To było w pierwszym tygodniu października. Teraz w tym roku został przeniesiony właśnie na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, to jest druga niedziela wielkanocna, która jest równocześnie świętem patronalnym Caritas. O co tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi najpierw na miłosierdzie Pana Boga. Że Bóg jest wobec człowieka miłosierny, ale tego miłosierdzia Bóg domaga się również od człowieka, aby okazywał człowiek swoim bliźnim, szczególnie tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, bądź to duchowej, bądź też i materialnej. Dlatego też musimy mówić o dwóch wymiarach tutaj pomocy. Czy ten tydzień ma być szczególnym okresem pomocy? Otóż Caritas nie może zatrzymać się tylko na jednym tygodniu, czy na jednym dniu, czy na jakiejś jednej akcji. My musimy pomagać i pomagamy przez cały rok. Natomiast tutaj po pierwsze zwrócenie uwagi na sens miłosierdzia Bożego i zwrócenie uwagi na to, co Kościół robi. Bo rzeczą wiadomą jest, że Kościół jest oparty jakby na trzech takich kolumnach. To jest głoszenie Słowa Bożego, są sakramenty święte. I trzecia kolumna to jest właśnie Caritas, ta miłość miłosierna, czyli pomoc człowiekowi w trudnej sytuacji. Musimy pamiętać, że tutaj Chrystus identyfikuje się z ludźmi potrzebującymi. Mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. A więc my musimy pokazać to, co w ciągu całego roku robimy. Zwrócić uwagę na coś, na co jest bardzo konieczne, co jest bardzo potrzebne i przypomnieć ludziom w tym okresie, że nie jest to tylko zadanie Caritas, instytucji kościelnej, natomiast jest to zadanie każdego człowieka, bo każdego z nas obowiązuje to przykazanie miłości Boga i bliźniego i każdy z nas jest zobowiązany do okazywania miłosierdzia, ponieważ my miłosierdzia jako ludzie doświadczyliśmy poprzez akt stworzenia przez Pana Boga każdego z nas, poprzez odkupienie Jezus Chrystus, który odkupił nas przez śmierć i zmartwychwstanie i przeznaczył człowieka do świętości, do nieba. A więc musimy również świadczyć to miłosierdzie drugim ludziom. W księdza liście, który napisał ksiądz na właśnie Tydzień Miłosierdzia, zaznacza ksiądz, że nie należy kierować tej pomocy tylko do osób należących do wspólnoty, ale też jakby stojących obok. Więc w świetle tego, co ksiądz powiedział o czynieniu miłosierdzia dla duszy, jak możemy w takim razie pomagać osobom niewierzącym, czy właśnie jakby stojącym obok, nie angażującym się w życie religijne? Wiadomo jest rzeczą, że Caritas pomaga wszystkim, bez względu na to, czy jest wierzący człowiek, czy jest niewierzący, jakiego koloru, jakiej rasy, skąd pochodzi. Dlatego, że to przykazanie miłości obejmuje każdego człowieka. I my ofiarujemy też tą pomoc, chociażby bezdomnym, czasem ludziom niewierzącym też. I przez ten akt miłości, czy miłosierdzia wobec drugiego człowieka, pomagamy mu w jakimś sensie odkryć też, że istnieją pewne wartości, które są wspólne każdemu człowiekowi. A więc ta wartość, którą jest miłość i szacunek wobec każdej osoby ludzkiej, pozwalamy mu odkryć też, że motywacją moją nie jest motywacja tylko filantropijna, filantropia zwykła, tylko ja kieruję się tutaj Ewangelią. Że motywacją moją jest Ewangelia. I przez to pomagamy też temu człowiekowi często odkryć pewne wartości,
które są fundamentalne w życiu człowieka i często poprzez te odkrycie tych wartości, powrót do tych wartości, człowiek może szybciej i łatwiej wyjść z tej trudnej sytuacji. Czy to będzie alkoholizm, czy to będzie uzależnienie od narkotyków, czy to będzie bezdomność, no, ukazać mu jakiś pewien cel w życiu, pewną wartość, fundament, na którym on się może oprzeć. Wspomniał ksiądz też o tym, że ubiegła niedziela Miłosierdzia Bożego jest świętem patronalnym Caritas. Trzeba powiedzieć, że Caritas na przestrzeni lat ostatnich rozwinął bardzo taką, wypracował cały system niesienia pomocy. Tych inicjatyw jest bardzo dużo, jak tam można to zauważyć właśnie na stronie internetowej Caritas. Mam w związku z tym pytanie. Jak pomagać, by ta pomoc była wycelowana skutecznie, tak? Dotarła do osób rzeczywiście potrzebujących i była nie tylko doraźnym zaspokojeniem potrzeb, ale też taką pomocą, która pomoże na dłuższy okres czasu, że tak powiem, odbić się od tych trudności, problemów czy biedy, z którą borykają się potrzebujący. Jak już wspominałem, że też Kościół musi mieć instytucję taką, pewne struktury, które pomogą rozpoznanie sytuacji, jaka jest sytuacja tej biedy, w jaki sposób można pomóc i przygotować pewne programy. Musi też być profesjonalizm, a więc człowiek musi znać, umieć i potrafić dojść do drugiego człowieka. Dlatego też te struktury są zbudowane w ten sposób, że są karitasy diecezjalne, karitasy parafialne, a więc parafia najbardziej, najlepiej zna swoją bazę. Tam parafialne zespoły wiedzą, w jaki sposób można, komu należy też pomóc. Potem jest brany pod uwagę cały człowiek, to znaczy od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. To, co rozpoczynamy, widzimy sytuację na przykład dzieci, że są dzieci wyrzucane na śmietniki czasem. Więc Caritas zdecydował, że zaczniemy tworzyć coś, co będzie ratunkiem dla tych dzieci, więc to są okna życia. I dzięki temu mamy 50 okien życia, dzięki temu zostało uratowanych 50 istnień ludzkich. Chciałbym zaznaczyć, że to nie jest okno życia, nie jest tylko organizowane w czasach współczesnych. To w średniowieczu już było organizowane to okno życia. Pierwsze okna pojawiały się właśnie w Italii, we Włoszech. Druga sprawa to też mówimy od poczęcia do naturalnej śmierci, a więc hospicja, ponieważ ludzie przewlekle chorzy, żyją czasem w rodzinach, tam rodzina nie daje sobie rady z tym człowiekiem, więc budowa hospicjum, gdzie ten człowiek ma odpowiednią opiekę i może godnie odejść, a więc chroniąc też życie tego człowieka do ostatniego momentu. Oprócz tego Caritas zajmuje się też dziećmi, a więc wiadomo jest rzeczą, że są dzieci ubogie. W Polsce mówimy, że jest 1 300 000 dzieci żyjących w ubóstwie. To są dane Komisji Unii Europejskiej. Więc tutaj trzeba też studiować, w jaki sposób pomóc. A więc istotną rzeczą jest wykształcenie. Wykształcenie, dlatego też stworzyliśmy taki program Skrzydła. Skrzydła, które dają możliwość latania. Co daje możliwość latania? Wykształcenie, edukacja. To jest przyszłość tego dziecka, ale przyszłość też i społeczeństwa. I dlatego też 3,5 tysiąca dzieci zostało objętych takimi stypendiami, taką pomocą. Wiadomo jest rzeczą, że rodziny wielodzietne są w trudnej bardzo sytuacji. Nie dlatego, że to są rodziny patologiczne, to są jak najbardziej zdrowe rodziny, ale edukacja kosztuje, żywność kosztuje, ubranie kosztuje, rodzice sobie nie dadzą rady. Często jest jakaś jedna osoba, która nie pracuje. Więc poprzez wigilijne dzieło pomocy dzieciom, a więc świeca bożonarodzeniowa, organizujemy wakacje dla tych dzieci, bo dziecko musi też odpocząć. Oprócz tego organizujemy fundusze na rehabilitację, na leczenie. Potem bezdomność, więc staramy się ośrodki takie dla bezdomnych organizować. Bardzo dużo jest tych programów w naszej ojczyźnie. Oprócz tego jesteśmy obecni tam, gdzie są kataklizmy, katastrofy, jesteśmy obecni za granicą, chociażby w Indiach, Sri Lance, na Haiti po trzęsieniu ziemi, tam mamy 6 takich dużych projektów. Przyjmujemy dzieci polonijne.
Więc to wszystko staramy się dojrzeć tam, gdzie człowiek jest w potrzebie. I jak już zaznaczałem też poprzednio, nasza praca nie może się ograniczyć do jednego dnia, tylko jeżeli ktoś jest chory, to trzeba być przy nim 24 godziny, więc ta praca jest bardzo, bardzo też taka wyczerpująca. Bardzo dużo ludzi jest wolontariuszy również, którzy pomagają. To są szkolne koła Caritas, gdzie my kształcimy, formujemy młodzież, przygotowując ich do pracy takiej charytatywnej, żeby wyrobić w nich ducha charytatywnego. Około 50 tysięcy zarówno w szkolnych kołach, jak i akademickich szkołach, akademickich kołach Caritasu przygotowuje się młodzież do pracy charytatywnej. Oprócz tego to są parafialne zespoły, mają takich parafialnych zespołów 5 tysięcy w Polsce. Ponad 50 tysięcy ludzi zaangażowanych jako wolontariusze. Także myślę, że to właśnie wszystko jest jakby taki pewien mechanizm, zorganizowane to wszystko jest, żeby tą pomoc permanentnie udzielać, tej pomocy permanentnie udzielać. W te inicjatywy, które ksiądz wymieniał, może się zaangażować każda osoba, nie tylko osoby wierzące, ale i niewierzące, które chcą wspierać potrzebujących. Jednak nie sposób jest zaangażować się we wszystkie inicjatywy. Należy dokonać wyboru. I skąd możemy wiedzieć, która akurat inicjatywa w danym czasie jest potrzebą najpilniejszą, jeśli chcielibyśmy dokonać właśnie takiego wyboru, w którą akcję akurat się zaangażować? Jeżeli to jest parafia, to najlepiej zgłosić się do Caritasu parafialnego i tam bardzo jasno powiedzą, co jest szczególnie. Albo to będą osoby starsze na przykład, albo będą to świetlice dla dzieci w trudnych sytuacjach. To są świetlice, gdzie dzieci mogą trzymać posiłek. To są świetlice przyparafialne czy socjoterapeutyczne. Także albo zgłosić się do Caritasu diecezjalnego, zależy kto jak się chce zaangażować i Caritas diecezjalny może wskazać. Każdy musi zobaczyć, jakie ma predyspozycje ku temu, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. W sposób też i duchowy można, modląc się, no, ofiarując jakieś tam pieniądze też na rzecz Caritasu. Formy tej pomocy są bardzo zróżnicowane. Począwszy od ofiarowania 1% podatku. Bardzo prosto dzisiaj można właśnie ofiarować 1% podatku, z tym, że chciałbym tutaj zaznaczyć, że jeżeli ktoś nie ofiaruje tego 1%, to tych pieniędzy nie otrzyma i tak. Dlatego też zachęcam wszystkich, żeby ten 1% ofiarować, bądź to na Caritas diecezjalny, czy na Caritas Polska. To już sobie ludzie sami wybierają i ten 1% jest też ogromną pomocą. My jako Caritas Polska dzięki temu 1% w przeciągu 3 lat, ponieważ zauważyliśmy, że jest ogromny problem dzisiaj ludzi przewlekle chorych w małych miasteczkach, na wioskach, szczególnie w terenach popegeerowskich, zakupujemy sprzęt medyczny. To są łóżka z pilotem, ssaki, koncentratory tlenu. To jest sprzęt medyczny, bez którego często ci ludzie nie mogą żyć. I dlatego też 2,5 tysiąca łóżek zostało zakupionych, rozdzielone na 114 wypożyczalni w Polsce. Na ten cel wydaliśmy 5 700 000 zł. To są wszystko pieniądze, które Caritas uzyskał z 1%. To są konkretne owoce. To są konkretne owoce bardzo, tak. Jak więc ksiądz ocenia skuteczność niesionej pomocy w stosunku do ilości potrzeb, których przecież jest bardzo dużo? Czy jest tak, że już możemy być spokojni, że zrobiliśmy w tym kierunku bardzo dużo albo wystarczająco dużo? Chrystus powiedział, biednych zawsze mieć będziecie u siebie i nigdy nie zdołamy wszystkich ludzi objąć naszą opieką, chociaż nie wiadomo jak się będziemy starać, bo różnego rodzaju formy tego ubóstwa są. Dzisiaj potrzeba też takiej nowej wyobraźni miłosierdzia, o której też mówił błogosławiony Jan Paweł II. My opieką naszą mamy ten program PAD, to jest nadwyżki żywności Unii Europejskiej. My obejmujemy ponad 1,5 miliona ludności w Polsce. Więc to jest i dużo, i mało, bo tak samo bezdomnych, tych wszystkich bezdomnych, nie wszyscy ci bezdomni do nas przyjdą, nie wszystkich bezdomnych odkryjemy. Są też bezdomni w
trudnych sytuacjach, którzy no, jakoś nie chcą się też pokazać. Są ludzie ubodzy, którzy nie chcą się też ukazać ze swoją biedą, mają swoją godność, swój honor. Ale myślę, że w miarę możliwości no, docieramy do wielkiej ilości ludzi. To już jest coś. Tym bardziej, że Caritas się rozwija od samego początku, kiedy startowaliśmy przed 20 laty. To były początki. To dzisiaj mamy struktury i mamy właściwe ośrodki dla bezdomnych, mamy ośrodki dla dzieci, dla samotnych matek, hospicja, zakłady opieki leczniczej, no, stołówki dla ubogich. To świadczy o tym, że Caritas jest ciągle rozwijający się i te potrzeby są coraz to nowe. Wspomniane osoby, które mają swoją godność, tak? No właśnie, czy mamy jakieś sposoby, żeby zachęcić te osoby, żeby jednak skorzystały z pomocy, bo rzeczywiście temat biedy jest tematem wstydliwym. Nie każdy jest w stanie wyciągnąć rękę po tę pomoc. Czy mamy jakieś możliwości, żeby zachęcić te osoby, żeby otworzyły się na niesioną pomoc? Ja myślę, że nie trzeba się wstydzić swojej biedy, dlatego że często ta bieda nie jest zawiniona, bo cóż jest winny człowiek, który traci pracę? Nie jest winny, prawda? Czy rodzice, którzy mało pieniędzy zarabiają i nie stać ich na to, żeby zakupić ubrania, bo są drogie, czy książki dla dzieci, bo są bardzo drogie. Dlatego też no, powinni mieć tą odwagę i zwrócić się do swojej parafii, do Caritasu parafialnego. Są też te MOPS-y przecież przy samorządach. I tego nie należy się wstydzić, dlatego że często ta bieda jest niezawiniona. Nawet jeżeli jest zawiniona ta bieda, no to też człowiek poprzez to, że się zwróci, może z tej trudnej sytuacji swojej wyjść. I myślę, że to tak jak do Chrystusa przychodzili ludzie, dotykali Jego szat, żeby uzdrowił, tylko prosili, żeby uzdrowił ich z choroby, z dolegliwości. Tak samo myślę, że tutaj powinni zwracać się i do Kościoła, do Caritasu, czy też powiedzmy są inne diakonia czy eleos, bo my ekumenicznie też współpracujemy. Nie powinni się krępować. Wzór niesienia pomocy i pochylenia się nad ubogimi mamy w świeżo wybranym Ojcu Świętym. Jakie były księdza odczucia, reakcja, kiedy dowiedział się ksiądz, że Ojciec Święty przybrał imię Franciszka, biedaczyny z Asyżu? Najpierw byłem zaskoczony, że jezuita został papieżem, ponieważ wiemy dobrze, że jezuici na ogół nie przyjmują żadnych godności kościelnych. Drugie, że jezuita przyjął imię Franciszka, ale Franciszka z Asyżu, a więc biedaczynę. Ja osobiście byłem bardzo zadowolony, bo czułem, że ten papież szczególną uwagę będzie zwracał właśnie na ubóstwo, na prostotę, na pomoc dla ludzi potrzebujących. Więc dla nas, dla wszystkich ludzi Caritasu, to było jakby takie czerwone światło, proszę bardzo, coś się będzie działo pozytywnego. Chociaż za Benedykta XVI też muszę powiedzieć, bo Benedykt XVI zwracał uwagę poprzez Deus Caritas swoją encyklikę, czy Jan Paweł II, zresztą wszyscy papieże ostatnio bardzo zwracali uwagę na to, ale właśnie to ciekawe, no, musimy poczekać jeszcze, ale to, co Ojciec Święty Franciszek mówi o tej prostocie, pokazuje to bezpośrednio też swoim życiem, swoim byciem, jest kontaktowy taki z ludźmi i mówi o tym, że większą uwagę powinniśmy zwracać właśnie na miłość, wzajemny szacunek. No to są rzeczy bardzo pozytywne, także ja jestem osobiście zadowolony. Myślę, że jest to widać po entuzjazmie ludzi, tłumów, które są uczestniczą na tych audiencjach papieskich, że jest bardzo, bardzo dobrze akceptowany. No i mamy nadzieję, tak jak u nas błogosławiony Jan Paweł II dokonał pewnych zmian też w Europie, w świecie. Tak samo myślę, Ameryka Łacińska skorzysta z tego właśnie, z obecności papieża Franciszka. Miejmy nadzieję, że ten entuzjazm osób, które słuchają Ojca Świętego, też sprawi, że będziemy naśladować jego pochylenie się nad ubogimi. Myślę, że tak, dlatego że dzisiaj świat się troszeczkę zagubił. To znaczy człowiek trochę jakby zatraca pewne hierarchie wartości, zaczyna błądzić i myślę, że Ojciec Święty wskazuje nam właściwą drogę.
w życiu. Oddalamy się jakby od Pana Boga, szczególnie może Europa, pewien antyklerykalizm, który się pojawia tu i tam. I myślę, że Ojciec Święty wskazuje nam właściwą drogę w życiu, szczególnie o wartości rodziny. Mówi tutaj bardzo dużo o szacunku wobec drugiego człowieka. I miejmy nadzieję, że Pan Bóg odpowiednio pokieruje też ludźmi i łaska Boża działa w świecie. Tym bardziej, że ten wybór był tak szybki, to świadczy o tym, jak działanie Ducha Świętego wśród kardynałów. Z tymi słowami na nadzieję wiosny w Kościele zostańmy. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Dziękuję również.